dziesięciu zamordowanych polskich bohaterów. Leopold Okulicki, generał Brygady Wojska Polskiego, ostatni komendant główny Armii Krajowej, komendant główny nie, komendant okręgu Łódź, cicho ciemny powstanie z warszawski, 9 marca 1945 roku. Okulicki z delegatem rządu Jana Stanisława Jankowskiego otrzymał listę od pułkownika NKWD, występującego jako pułkownik gwardii z propozycją rozmów. Z upoważnieniem marszałka Żukowa rozmówcą ich miał być generał Iwanow. Okulicki był przeciwny podjęciu rozmów, przewidując podstęp. Na wyraźne polecenie wicepremiera Jankowskiego zgodził się towarzyszyć delegatowi rządu i przewodniczącemu Rady Jedności Narodowej Kazimierzowi Puszakowi. Wcześniej mianował pułkownika Jana Żepeckiego pseudonim prezes swoim zastępcą na wypadek aresztowania. W wyniku prowokacji NKWD i UB z nocy z 27 na 28 marca 1945 roku, zaproszony został wraz z członkami delegatury rządu przez generała Sierowa na polityczne rozmowy do Pruszkowa na alei Armii Krajowej 11. Wbrew kategorycznemu rozkazowi generała Andersa oraz szefa sztabu naczelnego wodza generała Kopańskiego, postanowił ujawnić się wobec Sowietów, przyjmując zaproszenie na pertrakcję. Został aresztowany. Razem z 15 innymi przywódcami AK i państwa podziemnego, a następnie wywieziony do Moskwy. Okulicki, broniąc AK i Polski w śledztwie na procesie 16 w Moskwie, przedstawił 9 powodów do wybuchu Powstania Warszawskiego. Po 1945 roku jego losy pozostawały nieznane. W październiku 1955 roku i w 1956 roku władze Związku Radzieckiego ogłosiły, iż Leopold Okulicki zmarł w więzieniu na Łubiance 24 grudnia 1946 roku na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki zostały spalone w krematorium NKWD na cmentarzu dońskim w Rosji. Zmarł faktycznie 24 grudnia 1946 roku w szpitalu więziennym w Butyrkach. Według dokumentów szpitalnych nie można go było operować z powodu niedrożności jelit. Według specjalistów więziennych taka niedrożność powstaje w wyniku częstych kopnięć w brzuch. Witold Pilecki. Tak niskie miejsce z tego względu, że obecność tego pana na tej liście jest oczywista i każdy zna jego historię. Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego, uczestnik bitwy warszawskiej oraz powstania Warszawskiego, dziś już nie rotmistrz, tylko pułkownik Witold Pilecki, ponieważ został awansowany, został zatrzymany prawdopodobnie 8 maja 1947 roku. 3 marca 1948 roku przed rejonowym sądem wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tak tzw. grupy Witolda. Rotmistrz Pilecki został oskarżony o zorganizowanie na terenie polskiej sieci wywiadowczej na rzecz Generała Andersa, przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP. Przejęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie obecnego rządu, zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji materiałów wybuchowych, brak rejestracji w rejonowej komendzie uzupełnień oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami. 15 marca 1948 roku Rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej instancji 3 maja 1948 roku Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu Mokotowskim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański. Ciekawostka, prokuratorem w tym procesie był Czesław Łapiński, który zmarł w 2004 roku w szpitalu przy ulicy Witolda Pileckiego. Stefan Rowecki, generał Dywizji Wojska Polskiego, dowódca Armii Krajowej, teoretyk wojskowości, uczestnik I i II wojny światowej, został wydany Niemcom przez Blankę Kaczorowską, Ludwika Kalksteina i Eugeniusza Świeczewskiego, agentom Gestapo. Tak, ci państwo byli Polakami. Rowecki został zdekonspirowany i aresztowany 30 czerwca 1943 roku. Został przewieziony do siedziby Gestapo przy Alei Szucha 25, a później przetransportowany samolotem do Berlina. Tam stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałań w akcji przeciw Bolszewikom. Został osadzony w połowie lipca 1943 roku w obozie koncentracyjnym. 1 sierpnia 1944 roku Himmler, na wieść o wybuchu powstania warszawskiego, Nakazał niezwłoczne zgładzenie Roweckiego. Według powojennych ustaleń historyków został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Władysław Sikorski. Polski wojskowy i polityk generał broni Wojska Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej, zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze. Według oficjalnych ustaleń, katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, co jest przedmiotem kontrowersji i hipotez o zamachu. Jak twierdzi w swoich publikacjach znany badacz katastrofy gibraltarskiej Tadeusz Kisielewski, generał Sikorski najprawdopodobniej został zamordowany przez agentów radzieckich, którzy byli obywatelami brytyjskimi. O możliwości zamachu wiedziały władze Wielkiej Brytanii, które kilkukrotnie próbowały odwieźć generała podróży. Niestety najprawdopodobniej uległy naciskom Stanów Zjednoczonych, dla których polityka generała Sikorskiego wobec Stalina była niewygodna i w ten sposób mogły pozbyć się przeszkody w osobie generała Sikorskiego w układaniu się ze Związkiem Radzieckim. Prawdę o katastrofie poznać będzie można prawdopodobnie 100 lat po zdarzeniu, gdyż akta dotyczące sprawy Zostały utajnione przez rząd brytyjski do 2043 roku. A jeśli chcecie coś wiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Tam był odcinek Brytyjsko-Radziecka Zbrodnia Katyńska, albo Radziecko-Brytyjska Zbrodnia Katyńska. Nie pamiętam tytułu, ale tam obmawiałem szczegółowo tę sprawę. August Emil Fjeldorf. Generał Brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca KDW Armii Krajowej, zastępca komendanta Głównego Armii Krajowej, po śmierci nieodznaczony Orderem Orła Białego. 7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem i nierozpoznany został odesłany z siedziby NKWD we Włochach do obozu w Rembertowie, a stamtąd trafił na Ural. Po kary w październiku 1947 roku powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. Przebywał następnie w Warszawie i w Krakowie, a w końcu osiadł w Łodzi. W odpowiedzi na obietnicę o amnestii w lutym 1948 roku zgłosił się do rejonowej komendy uzupełnień w Łodzi i ujawnił podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Mimo tego na ewidencji RKU został wciągnięty jako Walenty Gdanicki czyli to fałszywe nazwisko. W czerwcu tego roku zwrócił się na piśmie do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o uregulowanie stosunku do służby wojskowej. Pismo podpisał własnym imieniem i nazwiskiem. Został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Koszykowej. Później przewieziony do więzienia Mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej 37 i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur Fjeldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Generał został 16 kwietnia 1952 roku skazany w sądzie wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy przez sędziego Marię Górowską na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 1952. 1953 roku o godzinie 15 w więzieniu Warszawa Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. Jan Stanisław Jankowski, polski działacz polityczny, delegat rządu na kraj od 19 lutego 1943 roku do 27 marca 1945 roku, inżynier chemik. Po wybuchu wojny działał początkowo w instytucjach opieki społecznej. Zatwierdził decyzję rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Po upadku Powstania przeszedł na fałszywych dokumentach przez obóz przejściowy w Pruszkowie, skąd został zwolniony ze względu na wiek. W marcu 1945 roku wraz z innymi przywódcami, wódcami Polskiego Państwa Podziemnego, aresztowany przez NKWD, przewieziony samolotem do Moskwy i umieszczony w więzieniu w Łupiance. Wyrokiem moskiewskiego sądu skazano go na 8 lat więzienia, pomimo tego, iż był przedstawicielem innego państwa. Mocarstwa zachodnie nie protestowały przeciwko temu jawnie pogwałconemu prawu międzynarodowemu. Został prawdopodobnie zamordowany na dwa tygodnie przed końcem odbywania kary, 13 marca 1953 roku, we Włodzimierzu nad Klaźmą w Związku Radzieckim. Spoczywa w zbiorowej mogile. Kazimierz Płużak Polski działacz socjalistyczny pochodzenia ukraińskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji w II Rzeczypospolitej. W okresie II wojny światowej, organizator i sekretarz generalny Polskiej Partii Socjalistycznej, komendant główny Gwardii Ludowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. amnestionowany po czterech miesiącach powrócił do kraju, nie zgodził się na wymuszoną przez UB emigrację. Ponownie aresztowany w 1947 roku. Proces przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. Rozpoczął się 5 listopada 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Kazimierz Puszak 5 listopada 1948 roku w Warszawie powiedział do sędziów: Jestem rzymskim katolikiem narodowości polskiej. Więcej nie mam panom do powiedzenia. Został skazany na 10 lat więzienia. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku w wyniku pęknięcia aorty po zepchnięciu go ze schodów. Umierał kilka dni, nie. Otrzymawszy opieki medycznej, został pochowany potajemnie na cmentarzu powoskowskim. Jest to idealny przykład tego, że polska armia w okresie II wojny światowej oraz po niej działała bez podziałów politycznych. Tutaj macie przykład ludowca socjalisty, który oddał życie za Polskę, mimo że poglądowo był zapewne bliski komunizmowi. Józef Franczak. Uczestnik wojny obronnej polskiej 1939 roku, później związany ze strukturami Armii Krajowej. Ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Po wojnie, Franczak dowodził kilkuosobowym patrolem zbrojnym, do zadań którego należało wykonywanie kar chłosty lub śmierci na tajnych współpracownikach UB i członkach Polskiej Partii Robotniczej. Józef Franczak został zastrzelony 21 października 1963 roku o godzinie 15.40. W nocy o 21 ciało Lalka, bo taki pseudonim nosił, przewieziono do Akademii Medycznej w Lublinie. Pochówku bezimiennego, podobnie jak w przypadku jego współtowarzysze broni, służby dokonały potajemnie na cmentarzu przy ulicy Unickiej. Cztery dni później, w nocy, rodzina wykopała jego nagie, pozbawione głowy, ciało i dokonała godnego złożenia zwłok do grobu. O dekapitacji pośmiertnej zadecydowały służby, jak wynika z dokumentu podpisanego przez prokuratora powiatowego. Henryk Dobrzański, major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec ostatni polski, zagończyk jako dowódca oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, uczestnik I wojny światowej. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w 1918 roku. Niemcy o ruchach oddziału Dobrzańskiego byli informowani przez miejscowych konfidentów, którzy współpracowali z okupantem. 30 kwietnia 1940 roku poczet majora został zaskoczony w czasie... Leśnego biwaku przez oddział 372 Dywizji Wehrmachtu w okolicach wsi Anielin. Niemcy zmasakrowali ciało Dobrzeńskiego i wystawili je na widok publiczny, a następnie wywieźli do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie prawdopodobnie spalili lub pochowali w nieznanym miejscu. Istnieje hipoteza, że był to teren koszar wojskowych 372 Jednostki Wehrmachtu w Tomaszowie Mazowieckim. Stefan Starzyński, polski ekonomista, polityk, publicysta, żołnierz Wojska Polskiego, prezydent Warszawy, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 roku. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 roku w ratuszu, osadzony w areszcie centralnym w Warszawie, następnie przewieziony na Pawiak. Wcześniejsze hipotezy mówiły, że Starzyński został zamordowany 19 marca 1944 roku w kopalni soli Potasu. Według świadków na kozłach deskę, na której postawiono Starzyńskiego z dwoma pełnymi wiedrami wody. Stał na niej tak długo, aż zemdlał i zmarł. Datej miejsce śmierci zostały ujawnione przez władze niemieckie dopiero w styczniu 1994 roku. Dokumenty były w posiadaniu niemieckiego rządu i mimo próśb z polskiej strony nie były ujawnione.